Kiedy przychodzi na świat dziecko, wszystko się zmienia. Często cały świat staje na głowie. Nieprzespane noce dały troszeczkę w kość, ale to było fajne. To było fajne, nawet czasami się tęskni za tym. Pozytywne doświadczenie. Tak, bardzo. Szaleństwo. Ja mam 6 dzieci, tak szaleństwo. Wspaniale, proszę powiedzieć, jak to jest z tą 6? Wesoło. Wesoło i dużo pracy. To jest mniej czasu dla siebie, ale daje też dużo radości. To jest najlepsze, co może spotkać człowieka. Ja mam jednego syna i to jest cały mój świat, moje drugie życie. A za co rodzice najbardziej kochają swoje pociechy? Za jej właśnie uśmiech, pogodę ducha, to, że ona kocha cały świat, tak? No za to, że ją mam. Jak powiedzą, kocham mamo. To bezcenne. Cały czas chodzi, mam akurat prawie 3-letnie dziecko i cały czas chodzi. Mamo, kocham, mamo, wstałem, mamo, jestem, mamo, przyszłaś. Ona nas codziennie zaskakuje, dużo mówi, za każdym razem jest taka opiekuńcza, na przykład jak Lali dawała buteleczkę i karmiła i całowała w czółko, naśladuje, no to takie, no takie radosne chwile zaskakujące. Nie tylko dziś, ale na co dzień wszystkim dzieciom życzymy uśmiechu od ucha do ucha.